Gminny zakład komunalny powstał 1 stycznia 2011 roku i generalnie zajmuje się usługami dla mieszkańców gminy Wisznice. Nasze spektrum działania jest bardzo szerokie. Prowadzimy zaopatrzenie w wodę, obsługujemy dwa ujęcia wody, oczyszczamy i odbieramy ścieki komunalne. Posiadamy dwie oczyszczalnie ścieków, jedną w aglomeracji i drugą poza aglomeracją. Zajmujemy się również odbiorem odpadów komunalnych. W tej chwili odbieramy odpady z terenu gminy Wisznice. Posiadamy do tego celu 4 śmieciarki. Również nie próżnujecie, jeśli chodzi o środki unijne i projekt? Ten projekt to cały proces, rozpoczęcie prac przygotowawczych i projektowych nastąpiło w roku 2017, które zaowocowało w grudniu 2019 roku podpisaniem umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Projekt ten jest pod nazwą Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w gminie Wisznice. Projekt jest na wartość całkowitą 3 450 968 zł i 48 groszy. Będzie realizowany do roku 2021 i będzie podzielony na dwa etapy. I właśnie, tak jak Pan wspomniał, pierwszy etap mamy już po przetargu. Przetarg wygrało konsorcjum Grzegorz Filimoniuk i firma InvestMil z Czeberek, gmina Milanów. Pierwszy etap będzie przede wszystkim polegał na rozbudowie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w zakresie sieci i przyłączy wodociągowych. I tak obejmuje rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Curyn, Dubica, Horodyszcze, Łynie, Fratajewicze, Rowiny, Wisznice, Wisznice Kolonia. Są to rurociągi i przyłącze, jak również infrastruktura towarzysząca, hydranty przeciwpożarowe i studnie wodomierzowe. Cały projekt jakby ma taką ideę, że jakby uzupełnia to, czego jeszcze brakuje w gminie. A więc no, zakres cyfrowy szeroki, ale generalnie ten projekt spowoduje, że kończymy jakby infrastrukturę. Ten projekt obejmuje również w drugim etapie, teraz wspomnę, żeby widzieć całość, tak, jeszcze tak. Poprawę infrastruktury takiej jak ujęcie wody w Wisznicach, stacja uzdatniania wody, drugi etap modernizacji, który obejmie wymianę filtrów, drugi stopień uzdatniania, dobudowę dodatkowego zbiornika zapasowego wody, a pewną renowację studni. Będzie również w niedużym zakresie modernizacja oczyszczalni ścieków, zwłaszcza gospodarki tlenowej, oraz oba te obiekty, zarówno stacja uzdatniania wody, jak i oczyszczalnia, zostaną wyposażone w energię fotowoltaiczną. Prace z tym związane będą prowadzone m.in. w Ratajewiczach, Polubiczach i Dubicy. Gdybyśmy mogli opisać zadania tam z tym związane w tych miejscowościach. To znaczy te zadania, które Pan wymienił, będą realizowane w pierwszym etapie. Będzie to po prostu dobudowa rurociągów wodociągowych wraz z przyłączami, tak jak już to wspomniałem. Natomiast oprócz dobudowy nowych rurociągów wodnych i kanalizacyjnych i przyłączy, w zakresie tego projektu jest również modernizacja istniejącej sieci kanalizacji ciśnieniowej w Dubicy. Przede wszystkim zostanie objętych modernizacją 30 pompowni ścieków przydomowych. To działanie będzie polegało na wymianie pomp, wymianie całej armatury w pompowniach wraz z zaworami. Wszystkie miejscowości są zwodociągowane. Stopień skanalizowania też jest bardzo zaawansowany, jak na miejscowość gminną, czy w ogóle gminę wiejską. Tutaj ten projekt obejmuje teren aglomeracji. Na tym polegała pewna trudność, że nie można było objąć terenu całej gminy. No ale środki finansowe były przeznaczone na aglomerację, czyli na tematy kanalizacyjne, które dostarczają ścieki, oczyszczane są przez gminną oczyszczalnię ścieków, główną oczyszczalnię ścieków. Są obszary, które wymagają innych rozwiązań. Nigdy nie będzie tak, że wszyscy będą mieli dostęp do sieci kanalizacyjnej. Przydomowe oczyszczalnie. Praktycznie inżynier sanitarny też powie, że nie każdy będzie mógł podłączyć, czy on być do sieci wodociągowej ze względu na odległości, ekonomię,
ale też pewne procesy, które zachodzą również w sieci wodociągowej czy w wodzie wodociągowej, która również może zagniwać na pewnych odcinkach przy bardzo małym poborze. No musi być zużycie. Tak jest. Kanalizacja ma też różne rozwiązania. Gmina już w tej chwili ma wykonanych bardzo dużo oczyszczalni przydomowych, około 350 sztuk. To dużo. I te kierunki będą rozwijane tak, żeby wszyscy byli zaopatrzeni w sposób jakiś zgodny z ekologią. Kilka szczegółów co do pierwszego etapu, który lada dzień rozpocznie się wykonawstwo. Jeśli chodzi o budowę sieci kanalizacyjnej, to w zasadzie, tak jak już powiedziałem, to jest końcówka. Wszystkie osoby, które zgłosiły się, chcą mieć zaopatrzenie w kanalizację, warunki techniczne pozwalają na to. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do gminy, że jeszcze nie mają wody, bądź tworzą nowe posesje, bo tworzą się nowe osiedla na terenie gminy do zamieszkania, wszystkie te tereny zostały objęte tym projektem. I proszę zobaczyć, jak to niewielkie są cyfry. Przyłączy kanalizacyjnych i posesji, które zostaną podłączone, będzie 26. I będzie oczywiście wybudowana sieć do tego i odprowadzane ścieki do oczyszczalni ścieków. Ta modernizacja kanalizacji w Dubicy. Temat, jedna z pierwszych kanalizacji ciśnieniowych w Polsce. 23 lata istnieje to, 23 lata eksploatowaliśmy to. Bez większych problemów, to zdało egzamin. Oczywiście trzeba tutaj rozumieć, że to jest ostatni już moment na modernizację, ale tak to wygląda. Rozbudowa sieci wodociągowej. Tych nowych przyłączy będzie 20, więc też nie jest to już duża ilość, ale to świadczy o potrzebach, że w tej gminie zrobiono już dużo, że robimy jeszcze. Urządzenia się starzeją i też trzeba je modernizować poza nową infrastrukturą, trzeba modernizować. I takim następnym przykładem jest modernizacja sieci wodociągowej w zakresie wymiany zasuw sekcyjnych w ilości 31. Stara technika, nie trzymające zasuwy, będzie wymieniona nową, będzie łatwiej to eksploatować, ale jednocześnie oszczędność wody. Straty wody zmniejszą się.